To, że uroda i zdrowie są dla płci pięknej ważne, tajemnicą nie jest. Jak jednak zadbać zarówno o to pierwsze, jak i drugie? Z wiedzą na ten temat bywa różnie. Tu przydają się eksperci. Tych, a właściwie te, legniczanki mogły spotkać w piątek podczas zorganizowanego specjalnie dla pań Wieczoru Kobiet. Takie spotkania są panią potrzebne, ponieważ my kobiety, które mamy dzieci, które mamy rodziny, nie mamy czasami czasu, tak, żeby pójść do kosmetyczki, żeby się dowiedzieć, jak się dobrze wymalować, żeby się dowiedzieć, jak się ubrać. Bo brak czasu to już przecież niejako choroba cywilizacyjna. Uczestniczki spotkania miały więc czas na poznanie technik makijażu. Wszak make-up to nieodłączny atrybut kobiety. Chodzi o to, żeby panie nauczyły się też, jak wykonywać codzienny makijaż. On nie musi być przerysowany mocny, tylko raczej delikatny, stonowany, tak żeby wyglądać naturalnie i świeżo. Bo choć makijaż znany jest ludzkości od kilku tysięcy lat, to jednak paniom często zdarzają się wpadki. Bardzo często i przeważnie to są źle dobrane podkłady, czyli ten kolor typowo żółty, odcinający się na szyi, jednak tutaj musi wszystko ładnie współgrać ze sobą. Ale żeby czuć się dobrze, nie należy dbać jedynie o nasze zewnętrzne ja. Pielęgnować musimy również wnętrze i to dosłownie. Jak prawidłowo się odżywiać, tłumaczył dietetyk kliniczny. Coraz więcej wiemy na temat tego, jak ogromny wpływ na nasze organizmy ma jedzenie, jak bardzo potrafi być funkcjonalne, jak potrafi nam wydłużyć życie. A skoro więcej wiemy, to czemu z tej wiedzy nie skorzystać? Dietetycy twierdzą, że warto, bo jedzenie nie tylko odżywia nasze ciało, ale również umysł. Ja to nazywam trochę efektem motyla, to znaczy, że tak naprawdę wszystkie nasze niedoskonałości, brak samoakceptacji. Gdzieś tam ma początek w tym, że nie akceptujemy do końca swojej sylwetki. Podejmując walkę, jakąkolwiek walkę ze sobą, czy ona będzie na poziomie fizjologicznym, na poziomie fizyczności, psychologicznym, mamy wrażenie, że zaczynamy o siebie dbać. Jest nam z tym dobrze. Dobrze czuć możemy się również stosując odpowiednie preparaty służące urodzie. Na rynku jest ich mnóstwo, ale podczas spotkania panie przekonywano do sięgnięcia po kosmetyki wegańskie. To, co jemy, ma bardzo duży wpływ na nasz organizm, tak samo to, czym się smarujemy. Chodzi tu przede wszystkim o skład danego specyfiku. Bardzo ważne jest to, żeby nie używać sztucznych barwników, sztucznych kosmetyków, ze względu na to, że w ciągu 26 sekund wszystko wchłania się do naszego krwioobiegu. W związku z tym też ma to wpływ na nasze życie. No i co równie ważne, wege kosmetyki nie są testowane na zwierzętach. Organizatorzy spotkania zapewniają, że na jednym wieczorze nie zamierzają poprzestać i organizować będą kolejne, bo jak mówią, w wirze codziennych obowiązków i pędu życia, każda z pań zasługuje na chwilę dla siebie.